Witam wszystkich serdecznie i przepraszam, że w dzisiejszym filmie lektorem nie jest Krystyna Czubówna. Powód jest prosty. Nie skontaktowałem się z nią w tej sprawie. Dawno nie było żadnego update'u, więc pora przypomnieć wszystkim, że Mozart jeszcze żyje i nadal ma swój zbiornik. Więc tadam! Jestem i nadaję. Mój zbiornik nadal żyje. Trochę tam znów glonami się pokrył, ale jakiejś strasznej tragedii nie ma. Myślę, że jakbym częściej podmieniał wodę, to byłoby fajniej. Ale kiedy kręgosłup odmawia posłuszeństwa, to przynoszenie 50-60 litrów w wiadrze i wcześniejsze wylewanie podobnej ilości jakoś tak mało mi się uśmiecha. Ale to zwykły prozak życia. Więc zbiornik raczej ma więcej uzupełnień wyparowanej wody niż podmian. A parowanie w tym cholernym bloku jest przeogromne. Kiedyś podejrzewałem, że to kot mi wypija, ale po ocenie jego tuszy doszedłem do wniosku, że to jednak nie jego sprawka. Akwarium paruje w sposób dramatycznie duży, a w powietrzu sucho. Sahara normalnie. Po 10 minutach rozmowy z dzielnicowym w gardle zasycha i funkcjonariusz myśli, że sobie z niego człowiek jaja robi. Gdzie się ta woda podziewa? Nie wiem. Znika w sposób wręcz magiczny. Co tydzień praktycznie dolewam 6 wiader wody, czyli 60 litrów idzie się parować. Tak sobie pomyślałem, że jakbym miał 60-litrowe akwarium, to by wyschło do podłoża i wkurzone rybki pukałyby w szybkę w celu dania mi do zrozumienia, że są jakieś braki w ilości wody. Prawdziwa hydrozagadka. Na filmie widać, że akwarium jest pełne, bo akurat uzupełniłem wodę. Ale nie zawsze tak to wygląda. Moja 375 jednak daje radę mimo wszystko. To co widzicie to moment przed przycinką, bo troszkę mi wszystko porosło i wyższe rośliny niestety zasłaniają niższe. A chciałbym, aby te niższe też trochę podrosły i się rozmnożyły. Niestety jestem głupkowatym akwarystą, który co coś od rośliny odetnie, to zamiast wywalić to do kosza i zapomnieć, natychmiast wsadza gdzieś w podłoże, bo przecież się zmarnuje. Ale swoje lata się ma. Kiedyś skarpetki się cerowało, a teraz wywala. Muszę naprawdę walczyć ze sobą, żeby jakiś kawałek odciętej rośliny wyrzucić. No to jest mocniejsze ode mnie i pewnie dlatego tak tu gęsto i mało przewiewnie. No ale wiem, że jak ma być ładniej, to muszę to zmienić. Także przycinka już wkrótce, czyli po publikacji filmu. Mam nadzieję, że dam radę. W akwarium nie zaszły jakieś wielkie zmiany. Nic nie przesadzałem, ani nie obsadzałem, ani nie dosadzałem. Z widocznych zmian to kolorystyka jednego z karasi, który stracił swój kolor i stał się albinosem. Podobno to często się zdarza, czyli powrót do takiej podstawowej kolorystyki. Nie jestem ekspertem w sprawach ryb, więc mówię, że podobno. Na pewno molinezje czarne wracają do srebrnej kolorystyki. Tyle wiem z hodowli tych ryb, więc być może, że z karasiami też tak się zdarza. Karaś zmienił swoje ubarwienie, ale wygląda na zadowolonego z pływania w moim zbiorniku. Na tyle, na ile można być zadowolonym z bycia w niewoli. W końcu muszę chyba odwiedzić łódzką giełdę i drogą wymiany za monety nabyć trochę twardych roślin, których karasie nie zniszczą. Wszystkie miękkie i delikatne padły ich ofiarą. Więc tu przestroga, że do tych ryb trzeba dobierać konkretne gatunki roślin, twardych i odpornych. Można oczywiście próbować i z innymi, bo kto tego akwaryście zabroni. Ale z moich obserwacji wynika, że kończy się to prędzej czy później porażką. Czy więc warto? Chyba nie. Także muszę przemyśleć dosadzenie jakichś prostych, a jednocześnie odpornych chwastów. Jakby ktoś coś miał i chciał wywalić do kosza, to dajcie znać w komentarzach albo na priv. Z chęcią przyjmę jakieś akwarystyczne śmieci w cudzysłowie. Te rośliny, które mam i które zostały po uprawach w kilku wcześniejszych zbiornikach, opierają się karasiom i rosną sobie jako tako. Ale nie skarżę się, jest ok. Oprócz karasi cały czas pływa stado zbrojników, które kiedyś bardzo wstydliwe, teraz zaczęły wychodzić w porze karmienia. Przestały się bać, bo nikt ich po zbiorniku nie gania, ja im też nie przeszkadzam, a i kot pozostał tylko przy obserwacji zbiornika przez szybę.
Wcześniej próbował zainteresować się rybami od strony powierzchni i często właził na akwarium. Ale od czasu, jak wsadził łapę do wody i jeden z karasi gwałtownie popłynął w jego stronę, kot zaprzestał tych podróży. Chodzą słuchy, że obsrał sobie zbroję. Ale czy to prawda? Akwarium, jakie jest, każdy widzi. Co dalej z kanałem akwarystycznym? Widzowie do mnie piszą z pytaniami, czemu tak rzadko coś wrzucam, jakie mam plany, czy już nie będzie akwarystyki na moim kanale i tak dalej, i tak dalej. Cóż powiedzieć? Z jednej strony coraz ciężej mi się skoncentrować na akwarystyce, jak mam różne inne problemy. Z drugiej strony przykro, że widzowie czują się zawiedzeni, co oczywiście rozumiem. W związku z tym trzeba ruszyć dupę i pociągnąć ten temat dalej. To takie moje noworoczne postanowienie. Oprócz tego, że schudnę i przestanę palić. Cóż więc w najbliższym czasie pojawi się na kanale Mosarta? Z pewnością będą update'y mojego jedynego zbiornika. Pojawi się wcale nieoczekiwana trzecia część Long, Long Time Ago, czyli filmu traktującego mojej skromnej historii akwarysty. Czyli skąd i dlaczego to wszystko. Dwie części powstały 2 lata temu. Trzecia część utknęła w pisaniu. Jest prawie skończona, ale tylko prawie. Poprzednie dwie części cieszyły się sporą popularnością, więc mam nadzieję, że i trzecia część przypadnie wam do gustu. A jeśli tak się stanie, to może i powstanie 4. część? Oj, zapędziłem się chyba za bardzo. Wróci z pewnością seria o roślinach akwarystycznych. W szerokim tego słowa znaczeniu. Pewnie znajdą się tam rośliny paludaryjne, jak i rośliny do akwarium zimnowodnego. Oczywiście najwięcej będzie tych do klasycznego akwarium. Mam nadzieję, że te filmy choć trochę pomogą w uprawie tych roślin. Wróci też dawno niesłyszany pan Stasek, którego niektórzy kochają, a inni wręcz nienawidzą i chcieliby mnie za niego wykląć. Ale pan Stasek świetnie się nadaje do całkiem luźnych tematów, których też trochę chciałbym poruszyć. Takie plany. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie i na kanale zaczną pojawiać się nowe filmy. Może nie z częstotliwością 1 na tydzień, ale w miarę regularnie. Czyli Mosart nie da o sobie zapomnieć. No, oczywiście żartuję. To co robię, robię dla przyjemności, żeby coś pokazać i czasami trochę rozśmieszyć w tych ponurych czasach. Jeśli mi się choć raz to udało, to było warto. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.